Dzień dobry Państwu, szanowni wobec Kapita Misowski w wielozakresowym serwisie informacyjnym. Dzień dobry Państwu, witam w poniedziałek 22 lipca. Żadnych pozytywnych konotacji z tą datą, więc nie będę przypominał tego, co było złe i za to skupię się na tym, co może być dobre, czyli dzisiejsze z Wami pierwsze spotkanie. A jeżeli się będzie podobało, kciuki są ważne, kciuki pozwalają, żeby się to wszystko lepiej rozchodziło w internecie, a przy ostatnich brakach zasięgów, no to skoro korporacja przeciwdziała rozchodzeniu się informacji innych niż te, które ona chce, no to naprawdę są potrzebne i się przydają. Ponadto zachęcam do wspierania kanału Kapitan Misowski, dawania rady z reklamami, a wszystkim tym, którzy kanał wspierają, już serdecznie dziękuję. A mój głos świadczy o tym, że jestem chory i to dlatego zdarzają się takie fuck-upy związane z tym, że na przykład niestety muszę skorzystać częściej z chusteczki, tudzież muszę się wykaszlać, za co przepraszam. Tak jak na przykład teraz. Ale tutaj dało się to wyciąć, a na live się nie. Więc przepraszam za takie przypadki. Złość uzasadniona z Waszej strony. A teraz, moi drodzy, przejdźmy do konkretów. Konkrety są następujące. Widzicie, jak spijają sobie z dzióbków? No to słuchajcie jeszcze na ten temat. Wyobraźcie sobie, pochwalił się Donald Trump tym, że przewodniczący Xi Jinping napisał do niego piękny list po strzelaniu nienawidzu. Kandydat na prezydenta nawiązuje w ten sposób do tak zwanych listów miłosnych, które otrzymywał od Kim Jong-una z Korei Północnej, nazywając autorytarnych przywódców inteligentnymi, twardymi ludźmi. Republikański kandydat na prezydenta opisał Xi jako genialnego człowieka, który kontroluje 1,4 miliarda ludzi żelazną ręką, dodając, że chiński przywódca sprawia, że ludzie tacy jak Biden wyglądają jak dzieci. Ciekawe, czy to rzeczywiście przysporzy mu popularności, że w ten sposób porównuje amerykański styl życia do chińskiego. Oprócz znanych ataków na Bidena i wiceprezydent Kamale Harris, Trump wykorzystał również wiec w Grand Rapids, aby pochwalić Xi i Władimira Putina jako inteligentne, twarde postacie, które kochają swój kraj, powtarzając pochwałę, jaką wygłosił w 2022 roku na temat strategii prezydenta Rosji dotyczącej inwazji na Ukrainę. W tym samym przemówieniu w 2022 roku na wiecu w Georgii Trump nazwał północno-koreańskiego dyktatora Kim Jong-una twardym i powiedział o Kimie i Xi. Najmądrzejszy dostaje się na szczyt. W sobotę Trump powiedział, że bardzo dobrze dogaduje się z oboma przywódcami. To nie jest dobra wróżba dla świata. Bo to pokazuje, że Trumpowi się też śni taka żelazna władza. Wciąż nosząc niewielki opatrunek na ranie tydzień po strzelaninie, Trump publicznie poparł premiera Węgier Orbana, mówiąc, że miał rację, mówiąc o tym, że musimy mieć kogoś, kto nas chce chronić. Orban został w tym tygodniu oskarżony przez prezydenta Ukrainy Zełenskiego i przez wielu przywódców unijnych o zdradę europejskich przywódców, po tym jak udał się do Moskwy na coś, co nazwał misją pokojową, organizując wspólną konferencję prasową z Putinem, na której rosyjski przywódca powiedział Kijowowi, aby oddał więcej ziemi, wycofał swoje wojska i zrezygnował z wysiłków na rzecz przystąpienia do NATO. Po niedawnym spotkaniu z Trumpem na Florydzie Orban sygnalizował prawdopodobieństwo zwycięstwa Trumpa i wezwał europejskich przywódców do ponownego otwarcia bezpośrednich linii komunikacji dyplomatycznej z Rosją i rozmów politycznych na wysokim szczeblu z Chinami. Przecież takowe mają miejsce, jeśli chodzi o Chiny. Odniesienie Trumpa do pięknej notatki od Xi przypomina słynne już listy miłosne, które otrzymywał od Kima z Korei Północnej. Na przykład we wrześniu 2018 roku Trump powiedział na wiecu w Wirginii Zachodniej: zakochaliśmy się. Nie naprawdę, ale pisał do mnie piękny list. Reporter Washington Post Bob Woodward uzyskał później 25 listów między Trumpem a Kimem do swojej drugiej książki o prezydenturze Trumpa, Rage. W jednym z listów dotyczących spotkania w Singapurze w czerwcu 2018 roku Kim napisał: nawet teraz nie mogę zapomnieć tego momentu historii, kiedy mocno trzymałem rękę Waszej Ekscelencji w pięknym i świętym miejscu, gdy cały świat patrzył. Po szczycie w Wietnamie w lutym 2019 Kim napisał, że każda minuta, którą dzieliliśmy 103 dni temu w Hanoi, była również chwilą chwały, która pozostaje cennym wspomnieniem.
To spijanie sobie z dzióbków na całego. A to nie wróży nam światu zachodniemu nic dobrego. Jak już jesteśmy w tym klimacie azjatyckim, to niestety, ale komunistyczny przywódca Wietnamu zmarł w wieku 80 lat. Zmarł tworząc próżnię w systemie sprawowania władzy w Wietnamie. Nguyen Phu Trong był jednym z najdłużej urzędujących polityków w kraju, znanym z walki z korupcją. Trong zmarł wczesnym popołudniem w piątek po przebytej chorobie, o której nic nie wiadomo. Jak poinformował jego zespół medyczny, tak też podały państwowe media. Trong piastował najpotężniejsze stanowisko w Wietnamie, czyli sekretarza generalnego rządzącej Wietnamem Partii Komunistycznej 2011 roku, będąc jednym z najdłużej urzędujących przywódców od dziesięcioleci. Pełnił również funkcję prezydenta w latach 2018-2021. Podczas swojej kadencji nadzorował okres szybkiego wzrostu gospodarczego, a także zrównoważenia stosunków z Chinami, czyli byłym wrogiem Wietnamu, oraz Stanami Zjednoczonymi. Trong był znany ze swojego płonącego pieca antykorupcyjnego, w ramach którego nawet starsi rangą politycy, w tym byli prezydenci, zostali zmuszeni do rezygnacji. Sekretarz Generalny Komitetu Centralnego Partii Nguyen Phu Trong zmarł o godzinie 13:38 w dniu 19 lipca w 108 Centralnym Szpitalu Wojskowym z powodu podeszłego wieku i poważnej choroby. Tak podała gazeta Nanda. Trong zostanie zapamiętany za swoje kampanie antykorupcyjne, które były bezprecedensowe w historii partii. Od 2016 roku ponad 139 tysięcy członków partii zostało ukaranych za korupcję. Tak szeroko zakrojona rozprawa została obwiniona trochę za swój negatywny wpływ na gospodarkę, a urzędnicy niechętnie podpisywali zgody, obawiając się oskarżenia o niewłaściwe postępowanie. Wszystkie plany dotyczące uporządkowanej sukcesji nie zostały zrealizowane, a jego śmierć grozi powstaniem próżni w ośrodku władzy. Biorąc pod uwagę władzę i popularność Trąga, analitycy twierdzą, że jest mało prawdopodobne, by jego następca odszedł od jego polityki w odniesieniu do gospodarki, polityki zagranicznej lub braku tolerancji dla krytyków rządu. Według Human Rights Watch obecnie ponad 160 osób przebywa w więzieniach za pokojowe korzystanie z praw obywatelskich i politycznych. Według organizacji w ciągu pierwszych 10 miesięcy ubiegłego roku sądy skazały co najmniej 28 działaczy na rzecz praw człowieka i skazały ich na długie kary pozbawienia wolności. W swojej polityce zagranicznej Trump prowadził tak zwaną bambusową dyplomację, która kołysze się z wiatrem i unika wybierania stron w międzynarodowych sporach, w tym odniesieniu do rywalizacji między USA a Chinami. W 2015 roku został pierwszym sekretarzem generalnym Partii Komunistycznej, który złożył oficjalną wizytę w USA, gdzie spotkał się z byłym prezydentem Barackiem Obamą. W zeszłym roku Trump gościł prezydenta Joe Bidena i zacieśnił więzi z Waszyngtonem, a także Australią i Japonią. Prezydent Chin Xi Jinping również złożył wizytę państwową 3 miesiące później. A Chiński Komitet Centralny Partii Komunistycznej powiedział, że naród chiński stracił dobrego towarzysza, brata i przyjaciela, jak podały chińskie media państwowe. Przechodzimy teraz na Morze Śródziemne. I tu decyzje, które mogą być przyczynkiem do większych kłopotów wewnątrz Unii, wewnątrz NATO. W sobotę Erdogan na Cyprze Północnym, czyli prezydent Turcji, wziął udział w obchodach upamiętniających 50. rocznicę podziału wyspy. W rozmowie z mediami po powrocie przestrzegł przed działaniami eskalującymi napięcia na Cyprze. Podkreślił, że współudział w masakrach, jakie miały miejsce w kraju, którego nazwy nie będę wymieniał, nie służyłby ani greckim Cypryjczykom, ani Grecji, napisała ta agencja Anatolia. To wyraźna wycieczka w kierunku tego, co mogłoby być, gdyby Grecja pozwoliła wykorzystywać, albo raczej gdyby Cypr pozwolił wykorzystywać swoje lotniska przez lotnictwo wiadomego kraju lub też krajów, które by wspomagały lotnictwo kraju, którego nazwy nie będę wymieniał. Oświadczył też, że Turcja nie będzie krępować się w kwestiach budowania baz marynarki wojennej, ani innych struktur morskich na Cyprze Północnym, jeśli będzie to konieczne. Bo my też mamy morze, powiedział. Erdogan wykluczył wznowienie negocjacji pokojowych w sprawie Cypru, dopóki obie strony podzielonej wyspy zasiądą do rozmów, jak równy z równym. Premier Grecji, Kyriakos Mitsotakis, z kolei w niedzielę napisał w mediach społecznościowych, że utrzymujący się podział Cypru jest
nie do pomyślenia i wyraził nadzieję na zjednoczenie wyspy. Cypr podzielony jest na należącą do Unii Republikę Cypryjską oraz Turecką Republikę Cypru Północnego, której państwowość uznaje tylko Ankara. Na północy obecnych jest ponad 30 tysięcy tureckich żołnierzy. Republika Cypryjska, reprezentowana przez greckich Cypryjczyków, jest członkiem Unii od 2004 roku, natomiast państwowość Cypru Północnego jest tylko dla siebie i tylko dla Turcji. Greccy Cypryjczycy, jak i Ankara, opowiadający się za rozwiązaniem dwupaństwowym, na co się nie zgadzają Grecy, będą zwolennikami zjednoczenia w formie federacji. W czerwcu przywódca libańskiego Hezbollahu Hasan Nasrallah zagroził Cyprowi, że jeśli pozwoli krajowi, którego nie będę wymieniał, na wykorzystywanie swoich lotnisk i baz do ćwiczeń wojskowych, to Hezbollah może uznać to za część wojny między nim a państwem, którego nazwy nie będę wymieniał, i wtedy może obrzać jako obiekty ataku to, co jest na Cyprze. Cypryjskie władze oceniły te groźby za oderwane od rzeczywistości. Zapewniono też, że rola kraju w tym konflikcie, jaki jest, ma wyłącznie charakter rozjemczy i humanitarny. W chwili obecnej obecny rząd kontynuuje budowę umocnień na granicy z Białorusią. Restrykcje negatywnie wpływają zaś na sytuację regionów przygranicznych, a burmistrz Terespola ostrzega przed powrotem żelaznej kurtyny. Tak poinformowało radio niemieckie MDR, czyli Mitteldeutsche Rundfunk. I to radio, telewizja, część stacji ARD na swoim portalu na przykładzie Terespola opisuje wpływ zamknięcia granicy z Białorusią na życie mieszkańców terenów nadgranicznych i ich sytuację ekonomiczną. Bardzo ciekawe, dlaczego interesują się tym Niemcy? Pytanie ważne brzmi, dlaczego niemiecka telewizja i radio państwowe próbują jak najbardziej podsycić informacje o rzekomych negatywnych skutkach dla Polaków i polskiej strony, i polskiej ekonomii, jeśli chodzi o izolację Białorusi. Rozumiałbym pod jednym względem, że trzeba będzie wesprzeć jako Unia za tą izolację, która jest konieczna, te regiony Polski. Natomiast dlaczego oni bronią ewidentnie interesu białoruskiego? Liczące 5 tysięcy mieszkańców miasteczka i okoliczne wsie, w których mieszka 7 tysięcy osób, są ważnym punktem na mapie. To tutaj znajdują się największe przejścia graniczne między Polską a Białorusią. Właściwie trzy przejścia. Kolejowe, samochodowe i ciężarowe. Burmistrz Terespola Krzysztof Iwaniuk marzy przed kamerami niemieckimi o moście dla pieszych przez rzekę Bug, stanowiącą granice między Polską a Białorusią. Jego marzenie wydaje się być sprawą bardzo odległej przyszłości, gdyż relacje między obu krajami znalazły się w punkcie krytycznym. Powodem jest wojna Rosji przeciwko Ukrainie, gdyż Białoruś wspiera agresora. Polska zarzuca też władzom w Mińsku przemycanie przez granice imigrantów, przypomina autor. Przejście w Terespolu wraz z tutejszym suchym portem jest ostatnim miejscem otwartym dla wymiany towarowej. Wszystkie pozostałe przejścia graniczne z Białorusią zostały zamknięte. Czas oczekiwania na odprawę wynosi, jak twierdzą kierowcy, od 60 godzin do 7 dni. I dla mnie to jest wszystko ok. To Białoruś jest agresorem na naszej granicy. Taka decyzja o zamknięciu teoretycznie jest katastrofą dla lokalnego biznesu, o czym świadczy sytuacja na innych wcześniej zamkniętych odcinkach granicy. Hotele i pensjonaty są zamknięte, obroty w handlu detalicznym spadły niemal do zera, większość pracowników została zwolniona, wylicza autor. Burmistrz Iwaniuk w rozmowie z MDR wspomina czasy sprzed wejścia Polski do Unii. Wcześniej do Terespola przyjeżdżało około 10 tysięcy Białorusinów dziennie, nie było obowiązkowych wiz, powiedział. W mieście działało wtedy 150 sklepów i punktów usługowych. Pulsowało życie, gospodarka rosła, były miejsca pracy. No ale to przecież Białoruś jest agresorem. Więc jeżeli niemiecki materiał ma służyć temu, żeby Unia wsparła te tereny, to tak. Natomiast jeśli to ma być po to, żeby ratować życie białoruskiemu reżimowi, to ja jestem zdecydowanie temu przeciw. Podczas gdy osobiste kontakty między Polakami a Białorusinami zamierają, celnicy z powodu przemytu zmuszeni są do pracy na najwyższych obrotach. Przedstawiciel Straży Granicznej powiedział MDR, że w ubiegłym roku służby celne zarekwirowały nieodsłone towary o wartości
15 milionów złotych, czyli tylko 3,5 miliona euro. To niedużo. Do tego trzeba doliczyć przechwycone narkotyki i zatrzymane samochody. Najcenniejszym trofeum było Ferrari Portofino za 300 tysięcy euro. Iwaniuk liczy na doprowadzenie kończące się obecnie za Warszawą autostrady A2 do Terespola, co ożywi jego zdaniem gospodarkę regionu. Pozytywny wpływ może też mieć planowany przez Chiny nowy jedwabny szlak. No i tu uderza się jak najbardziej w te już znane elementy mówiące o tym, dlaczego pomimo tego, co robi białoruski reżim, niektórzy chcą albo uważają za konieczne podtrzymywanie dobrych z nim relacji. Burmistrz Terespola dostrzega analogię między sytuacją na granicy z Białorusią a murem berlińskim. Ten samorządowiec widział w 1989 roku na własne oczy, z jaką pasją mieszkańcy Berlina burzyli mur. Jako ostrzeżenie przed izolacją na granicy unijnej, Iwaniuk ustawił w swoim mieście kawałek muru z Berlina. Jego odsłonięcie odbyło się w obecności Lecha Wałęsy. To miało być ostrzeżenie, aby już nigdy w Europie nie budowano murów. To ja powiem tylko tyle, panie Iwaniuk. Dziesiątki tysięcy nielegalnych migrantów, często już w tej chwili uzbrojonych w improwizowaną broń, atakują polską granicę właśnie stąd. Stałżeś się pan w tym momencie narzędziem białoruskiej propagandy. Wstydź się pan. A na Wyspach Brytyjskich zaczęło wiać chłodem. Chłodem dla najbogatszych. Czyli rządy Partii Pracy zaczynają się brać za podatki. Podatki dla najbogatszych. I dlatego najbogatsi obywatele Wysp Brytyjskich grożą ucieczką z tego kraju i zabraniem swoich pieniędzy, jeśli wejdzie w życie planowana reforma podatkowa. Zmiana między innymi w sprawie spadkowym już skłoniła Bassima Haidara, multimilionera, do szukania bezpiecznej przystani w Grecji albo w Monako, a podobnych uciekinierów ma być znacznie więcej. Bogaci nie chcą generalnie zmian podatków, a chodzi głównie o zaproponowaną jeszcze przez poprzedni rząd reformę stopniowego zniesienia obowiązującego w Wielkiej Brytanii od stuleci systemu podatkowego dla osób niebędących rezydentami, który zwalnia zamożnych z płacenia podatku od dochodów uzyskanych za granicą. Partia Pracy dorzuciła do tego propozycję zlikwidowania również innych stałych ulg, które utrzymywały osoby niebędące rezydentami Wielkiej Brytanii, urodzone poza Wielką Brytanią. W Wielkiej Brytanii jest około 37 tysięcy osób niebędących rezydentami, które decydują się na preferencyjne opodatkowanie. Oznacza to, że podatki w UK nie są pobierane od ich zagranicznych dochodów lub zysków kapitałowych, chyba że zostaną przekazane do UK. Według IFS w latach 2020-2021 osoby te łącznie zapłaciły w Wielkiej Brytanii około 6 miliardów funtów podatku dochodowego, składek na ubezpieczenie społeczne i podatku od zysków kapitałowych. A teraz może się to zmienić. Głos w obronie bogatych mieszkańców Wielkiej Brytanii postanowił zabrać właśnie rzeczony Bassim Haidar, mieszkający w Wielkiej Brytanii multimilioner. Proponuje on, by nowa władza przemyślała podatkowe plany i zastąpiła je nowym rocznym podatkiem dla osób, których majątek netto przekracza 5 milionów funtów. W przeciwnym razie zapowiada radykalne działania. Bo pogląd, że Wielka Brytania jest po prostu zbyt dobra, żeby ją opuścić, jest według niego błędny. Nakładanie tak wysokich podatków na majątek wygenerowany poza Wielką Brytanią, być może na wiele lat przed przeprowadzką ludzi do Wielkiej Brytanii, jest niesprawiedliwe, powiedział Reutersowi. Zobaczymy, czy to będzie przeganiało tylko tych, którzy nie są Brytyjczykami. Być może coś w tym jest i jakiś głębszy sens, o którym jeszcze nie wiemy. Tymczasem oderwijmy się trochę od rzeczywistości i zajrzyjmy przez ramię w to, co robi w chwili obecnej NASA. A NASA miała ambitny plan. Chciała sporządzić mapę księżycowego lodu. Aby podołać zadaniu, skonstruowano specjalny łazik do eksploracji polarnej. Viper w skrócie. Koszt tego przedsięwzięcia to 450 milionów dolarów. Jak jednak niedawno ogłoszono, ku zdumieniu badaczy misja została przerwana, a drogi sprzęt wystawiono na sprzedaż, choćby na części. Viper stanowił integralną część pierwszej w historii NASA misji, której celem było ustalenie, czy na południowym biegunie Księżyca występuje lód. Dlaczego tak interesujący projekt został przerwany? Jak napisał Soliman, utopiono w nim już 450 milionów dolarów, a żeby zakończyć testy, potrzebne było znacznie więcej. Rozszerzenie budżetu misji zagrażałoby innym zadaniom z programu Commercial Lunar
Payload Services, w ramach którego NASA pracuje z podmiotami komercyjnymi w celu transportu instrumentów badawczych na Księżyc. To była naprawdę trudna decyzja, którą musieliśmy podjąć przy bardzo ciężkich warunkach budżetowych, skomentował przerwanie misji Viper Nicola Fox z dyrekcji misji naukowych NASA. W 2024 roku amerykański kongres zmniejszył budżet NASA w stosunku do roku ubiegłego, a w 2025 ma być on tylko 1% większy niż obecnie, co nie wyrównuje nawet poziomu inflacji. Początkowo amerykański kongres zatwierdził kwotę 433,5 miliona dolarów na budowę Vipera przy założeniu, że wyląduje on na powierzchni Srebrnego Globu do końca ubiegłego roku. Jego misją miało być pobranie próbek z kraterów na południowym biegunie ziemskiego satelity, które następnie poddane zostały analizie chemicznej, co mogłoby badaczom powiedzieć wiele na temat historii powstania naszego Układu Słonecznego. Tak się jednak póki co nie stanie, a opóźnienia w budowie zarówno łazika, jak i rakiety transportowej sprawiły, że start misji przesunięto na koniec 2025. Viper jest właśnie w trakcie testów mających wykazać, czy wytrzyma warunki, z jakimi spotkać się można w przestrzeni kosmicznej. No ale cóż, teraz to już chyba niestety się tego nie dowiemy. A to pokazuje, jak droga jest eksploracja kosmosu w wykonaniu państwowych agencji. Hiszpańska policja zatrzymała w sobotę trzech prorosyjskich hakerów, których podejrzewa się o przeprowadzenie ataków terrorystycznych przeciwko samej Hiszpanii i innym państwom NATO, jak podała agencja Reuters. Chodzi o ataki DDoS na państwa pomagające Ukrainie. Podejrzani zostali zatrzymani w związku z rzekomym udziałem w cyberatakach na instytucje publiczne i sektory strategiczne, tak podała Guardia Civil. Dodano, że czynnikiem łączącym kraje, które hakerzy obierali za cel, było pomoc udzielana Ukrainie w trakcie wojny przeciwko Rosji. Policja opublikowała na platformie Twitter nagranie przedstawiające nalot na dom jednego z podejrzanych, gdzie na ścianie wywieszono sowiecką flagę z sierpem i młotem, a do zatrzymań doszło na Majorce, Huelwie i w Sewilli. Hakerzy należeli do grupy NoName057, o której mówiłem ostatnio, że atakowała m.in. Polskę. W swoim własnym manifestie założycielskim grupa przyznała, że zareaguje proporcjonalnie w odpowiedzi na wrogie i otwarcie antyrosyjskie działania zachodnich rusofonów. No to właśnie trzy główki zostały strącone. A my wracamy w tej chwili trochę do naszego własnego podwórka. Naukowcy z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie podkreślili w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że zrzut ogromnych ilości ciepłej wody związany z systemem chłodzenia zastosowanym w elektrowni jądrowej budowanej w gminie Choczewo może nasilić zakwity sinic i powiększyć obszary beztlenowe w naszym morzu. Zaznaczyli, że raport oddziaływania na środowisko przygotowany dla tej inwestycji nie dostarcza przekonujących argumentów i że nie opisuje takiego zagrożenia. Ze względów ekonomicznych z kilku wariantów budowy elektrowni inwestor wybrał najtańszy z otwartym obiegiem chłodzenia bez chłodni kominowych. W związku z tym chłodzenie będzie się odbywało poprzez przepompowywanie wody bałtyckiej przez system chłodzenia w ilości około 150 m sześciennych na sekundę. A woda zrzucana do morza ma być o 10 stopni cieplejsza niż otaczająca woda w Bałtyku. Sekretariat pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Macieja Bando w odpowiedzi na pytania PAP dotyczące wyboru systemu chłodzenia elektrowni jądrowej w gminie Choczewo i jej wpływu na środowisko wyjaśnił, że wybór wariantu z otwartym układem chłodzenia jest wynikiem wielokryterialnej analizy, która pokazała, iż takie rozwiązanie ma wiele korzyści w porównaniu do układu chłodzenia z około 200-metrowymi chłodniami kominowymi. We wrześniu 2023 roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję środowiskową dla budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej z rygorem natychmiastowej wykonalności. Na wniosek osób prywatnych i kilku organizacji pozarządowych, w tym zajmujących się ochroną przyrody, jakaś Ekounia i tym podobne, do GDOŚ wpłynęło odwołanie od tej decyzji. Zgodnie z najnowszymi zapowiedziami GDOŚ po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ma wydać ponownie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni jądrowej na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa. I chodzi o datę 30 września. Naukowcy z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, profesor Jacek Piskozub oraz profesor Karol Kuliński, zwrócili uwagę w rozmowie z PAP, że inwestycja ta może mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na ekosystem południowego Bałtyku.
Ich największe wątpliwości budzi fakt, że w przygotowanym przez inwestora raporcie dotyczącym oddziaływania tej elektrowni na środowisko znacznie nie doszacowano wielkości plamy ciepła, która powstanie na Bałtyku w związku z przyjętym otwartym obiegiem chłodzenia. Jak wyjaśnił profesor Piskorzut, do Bałtyku będzie wpływać ciepła woda o temperaturze o 10 stopni wyższej od otaczających wód, w ilości porównywalnej z przepływem w rzece Bug. W ten sposób elektrownia jądrowa będzie się pozbywać ciepła odpadowego w ilości 7 gigawatów. Są to bardzo duże ilości energii, które ogrzeją wody przybrzeżne w rejonie będącym obszarem Natura 2000. No skąd ja to wiedziałem? Że właśnie w to będą szli ci, którzy za wszelką cenę chcą zrobić wszystko, żeby żadna elektrownia nuklearna w Polsce nie powstała. Jak tego słucham, to nie ma dla mnie absolutnie żadnego przypadku w tym, że te organizacje tak właśnie działają i jest zrobione wszystko, aby Polska elektrowni nie posiadała. Ja tego nie rozumiem, uważam to za wysoce szkodliwe. Niech sobie przypomnę, gdzie są znacznie cieplejsze wody i gdzie jest taki system też korzystania z chłodzenia, to powiem tak, tam jakoś nic nie zakwita. Tylko w Polsce trzeba być bardziej papieskim od papieża. To jak gratuluję takim naukowcom. Rosnąca grupa inwestorów i prezesów firm technologicznych z Krzemowej Doliny idzie za przykładem Ilona Muska i zaczyna popierać Donalda Trumpa oraz finansować jego kampanię wyborczą. Liczą na niższe podatki i chcą zyskać wpływy w jego ewentualnej administracji. Tak opisał to w środę Financial Times. Oni wszyscy dzwonią i wszyscy chcą mnie poprzeć, powiedział Trump o szefach największych firm z listy Fortune 100 w wywiadzie dla Bloomberga. I jeśli znacie się na polityce, to wiecie, że ten, kto prowadzi w wyścigu wyborczym, zyskuje wszelkie poparcie, jakie chce. Mógłby mieć osobowość krewetki, a wszyscy i tak by do mnie przyszli. No to pięknie się scharakteryzował. Wprawdzie nadal większość magnatów Grzemowej Doliny głosuje na demokratów, ale rośnie też grupa tych, którzy deklarują poparcie dla Trumpa, a po zamachu na byłego prezydenta trend ten przyspieszył. Zaledwie pół godziny po próbie zastrzelenia Trumpa Musk napisał w serwisie: w pełni popieram prezydenta Trumpa i mam nadzieję, że szybko wyzdrowieje. I od tej pory zadeklarował, że wpuszcza co miesiąc do czasu wyborów 45 milionów dolarów na kampanię wyborczą Trumpa. Będzie ciekawie. A teraz informacja, która mnie lekko zaszokowała. Azerbejdżan, gospodarz COP29, chce 1 miliard dolarów od producentów paliw kopalnych na fundusz klimatyczny. Kraje i firmy produkujące paliwa kopalne są proszone o wpłaty na nowy międzynarodowy fundusz, który ma pomóc biednym krajom w radzeniu sobie ze skutkami kryzysu klimatycznego. Klimatyczny Fundusz Inwestycyjny jest stworzony przez rząd Azerbejdżanu, gospodarza listopadowego szczytu klimatycznego ONZ COP29. Climate Finance Action Fund będzie przyjmował wkłady finansowe od krajów i firm produkujących paliwa kopalne i wykorzystywać pieniądze do inwestowania w projekty w krajach rozwijających się, które zmniejszają emisję gazów cieplarnianych i pomagają budować odporność na skutki ekstremalnych warunków pogodowych. Jalcin Rafijew, główny negocjator prezydencji COP29, powiedział, że tradycyjne metody finansowania okazały się nieadekwatne do wyzwań związanych z kryzysem klimatycznym, dlatego zdecydowaliśmy się na inne podejście. Fundusz będzie kapitalizowany z wkładów krajów i firm wykorzystujących paliwa kopalne. A każdy kraj rozwijający się będzie kwalifikował się do otrzymania pieniędzy z funduszu. Wpłaty do funduszu będą jednak dobrowolne i nie proponuje się żadnego mechanizmu wymuszającego od krajów i firm wkład do niego, jeśli chodzi o środki. To znacznie odbiega od podatku od paliw kopalnych, którego domagają się niektórzy działacze. Braunen-Acker, przewodnicząca do spraw finansów publicznych w grupie kompanijnej Oil Change International, powiedziała, że jest to niebezpieczne odwrócenie uwagi od silnego nowego celu finansowania klimatu i krajowych planów, które COP29 musi zapewnić dla sprawiedliwego, pełnego i szybkiego wycofania paliw kopalnych. I ja tutaj jestem oczywiście mocno sceptyczny, bo przepraszam bardzo, ale to, co robi COP, kompletnie do mnie nie przemawia, bo to jest czerwień wyzierająca spod zieleni. I jako ostatnia informacja, moi drodzy, Microsoft chce ratować sytuację, udostępnia narzędzia do naprawy komputerów dotkniętych globalną awarią. Microsoft udostępnił to narzędzie do odzyskiwania, które ma pomóc administratorom IT naprawić komputery systemem Windows dotknięte wadliwą aktualizacją CrowdStrike.
Ta, przypomnijmy, spowodowała awarię 8,5 miliona urządzeń z systemem Windows w miniony piątek. Narzędzie jest dostępne pod adresem internetowym, który tworzy odpowiedni dysk USB, którego administratorzy IT mogą użyć do szybkiego odzyskiwania, przywracania stanu sprzed instalacji, aktualizacji uszkodzonych maszyn. Chociaż CrowdStrike wydał aktualizację naprawiającą swoje oprogramowanie, która spowodowała milion błędów, Blue Screen of Death, nie wszystkie komputery mogą automatycznie otrzymać tę poprawkę. Niektórzy administratorzy IT twierdzą, że wielokrotne ponowne uruchamianie komputerów powoduje pobranie niezbędnej aktualizacji, ale dla innych jedynym wyjściem jest ręczne uruchomienie w trybie awaryjnym i usunięcie problematycznego pliku aktualizacji CrowdStrike na własną rękę. I Microsoft chce pomóc przy naprawianiu tych komputerów. Dlatego właśnie zamieścili tego typu informacje i będą wspomagali ten proces. I to by było na tyle w dzisiejszym wydaniu. Jeżeli pasuje, to takie odpalnie weekendu jest na luzie. Lepsze odpalnie weekendu to według Rosjan 75 dronów, które poleciały na rosyjskie instalacje. Płonie rafineria w Tułapce, bardzo to miłe. Płoną jeszcze jakieś składy paliw, też jest miłe. Dzień bez pożarów w Rosji nie stracony. I to by było na tyle. Jeżeli się podobało, zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania kanału Kapitan Lisowski, dawania rady z reklamami i wspierania kanału w każdy możliwy, opisany na kanale sposób. A dodatkowym smaczkiem jest co? Że wczoraj ogłoszono, że Joe Biden się wycofuje, udzielił rekomendacji Kamali Harris, a już dzisiejszym rankiem amerykańskiego czasu ukazała się pierwsza reklama Komitetu Wyborczego Republikanów atakująca Kamalę Harris. Szybko się uwinęli, prawda? Pozdrawiam, cześć.